Pokażę wam skrzypce tego klimatu, którego my dzisiaj przeżywamy właśnie. Moja droga Panie mój, wzywa i zaprasza. Choć za oknem ciemno jest, słyszę Twe wołanie. Więc wychodzę z domu i spotykam braci. Wyruszamy moją drogą, nikt już nie jest zaszczytany. Wszyscy rączki podnosimy. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Chociaż droga trudna jest, serce Cię prowadzi. Chrystus zajaśnieje nam we wschodzącym słońcu. Weź mnie na salejkę, powiedzie do domu. Tam, gdzie czeka na nas ojciec, miłują rączki do góry. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Bardzo dziękuję. Nowa jakość się pojawiła. Komóry jako świeczki. Genialne. Bardzo dobrze. Teraz tak. Żaruwa, czy jeszcze jedną pieśń zaśpiewamy dla rozruszania się, czy nie? Nie. Przemień nas, Panie, uczyń cud jak dawniej w Kanie. Przemień nas, Panie, abyśmy stali się lepszymi. Abyśmy zdjęli nasze maski. Uwaga! Najprawdziwszą lednicą. To co? Prosimy procesję. Gdybym miał dzwon, to bym go włączył. Wyobraźcie sobie, że wali potężny, półtonowy albo tonowy dzwon. My śpiewamy, chcemy spojrzeć Pismo Święte. Rusza procesja ze Słowem Bożym.
spać teraz. No ja też. No chodźcie, idziemy tam. Każdy z nas musi oddychać, aby żyć. Chleb powszedni spożywać, wodę pić. Lecz nie samym chlebem człowiek żyje, mówi Pan. Pismo Święte jako pokarm Pan Bóg zesłał nam. Lecz nie samym chlebem człowiek żyje, mówi Pan. Pismo Święte jako pokarm Pan Bóg zesłał nam. Chcemy spożyć Pismo Święte, chcemy spożyć Słowo Twoje. Niechaj ono nam pomoże. Fałszywi prorocy, by nam Pismo Święte dodawał. Klaszczemy w dłonie. Chcemy spożyć Pismo Święte, chcemy spożyć Słowo Twoje. Niechaj ono nam pomoże znosić ciężkie życia swoje. Chcemy spożyć Pismo Święte, chcemy spożyć Słowo Twoje. Niechaj ono nam pomoże znosić ciężkie życie. Rączki do góry, wszyscy! Zapraszamy dzisiaj wszystkich na wieczerze, wypocznij serca, umocnić je wierze. Wypocznij ducha światłem i mądrością, a zapasy życia napełnić miłością. Wypocznij ducha światłem i mądrością, a zapasy życia napełnić miłością. Pismo Święte, chcemy spożyć Słowo Twoje. Niechaj ono nam pomoże znosić ciężkie życia swoje. Chcemy spożyć Pismo Święte, chcemy spożyć Słowo Twoje. Niechaj ono nam pomoże znosić ciężkie życia swoje. Kapela! Ręce do góry! Cieszę z licznej obecności kapłanów. Jest nas wszystkich 17. Pragnę ich serdecznie też powitać. Witam wszystkich kapłanów na
czele z księdzem kanclerzem i dziekanem Tadeuszem Kordysem. Moi drodzy, cieszę się bardzo, że ta letnica Wielkiej Brytanii w Anglii ma miejsce w roku świętego Pawła. Przyglądamy się tej postaci, który gdy się nawrócił, to szedł z dobrą nowiną, z tą Ewangelią, ze Słowem Bożym wszędzie. Właśnie on mógł powiedzieć, dla mnie żyć to Chrystus. I z tym Chrystusem, ze Słowem Bożym szedł wszędzie, na cały ówczesny śródziemnomorski świat. Ja bym chciał, żebyście wy, którzy obecni jesteście na tej pierwszej letnicy, tutaj w Laxton Hall w Wielkiej Brytanii, też zanieśli tego Chrystusa wszędzie tam, gdzie was los postawił. Żebyście też mogli mówić, dla mnie żyć to Chrystus. Dzisiaj w drugim czytaniu usłyszymy takie słowa, niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. Właśnie, żebyśmy się napełnili Chrystusem tutaj i żebyśmy go nieśli wszędzie tam, gdzie pracujemy, gdzie żyjemy. O to będziemy się też modlić. Byśmy mogli godnie sprawować tę najświętszą ofiarę, uznajmy najpierw przed Panem, że jesteśmy grzeszni. I za moment ksiądz rektor zaintonuje akt skrupy. Myślę jeszcze, że zaśpiewamy klasyczne Kyrie, Święty, Święty i Baranku Boży oraz Chwała na Wysokości, żeby wszyscy z wszystkich parafii umieli się włączyć. Zacznę, żeby było równo. Słuchaj jednakże domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał. I dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dobroć Twą, Panie.
dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jest moc, przekonująca miłość, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie dopełniające mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa, ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze, oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Moje owce słuchają, słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Moje owce słuchają, słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, alleluja, alleluja.
z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Których z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Proszę, na czym tam macie? Coś da się zrobić. Przede wszystkim bardzo wam dziękuję za odwagę przybycia tutaj i za nawiązanie tych więzi, jakie mamy między sobą. Bardzo wam dziękuję, bo gdybyśmy się dzisiaj przestraszyli, to trudno byłoby sobie wyobrazić ciąg dalszy. Bardzo wam dziękuję za cudowny kontakt, żywą reakcję i jak wiecie doskonale, zawsze przedkładałem ten kontakt, tę więź z tymi, dla których jestem i do których mówię, aniżeli wygłoszenie poprawne swojej kwestii, bo posługując się również piórem, daję sobie radę gdzie indziej i mogę napisać to, co by ewentualnie nie wyszło w mowie. Ale bardzo dziękuję wam za spojrzenie, za reakcję, za cudowne bycie właśnie tutaj, bo kto wie, czy nie jesteśmy zaczynem czegoś nowego, wiary przekładanej na kulturę, wiary, która ma stać się zaczynem entuzjazmu. Mamy wszyscy dość powyżej uszu jakiegoś często nieświeżego przekazu Ewangelii. Mówi, my to wiemy, myśmy to słyszeli, dziękujemy. Panie, to ma być świeża zupka, świeże masło, świeżutkie, patrz mi w oczy, co masz do powiedzenia, a nie, panie, grzeb w tych karteczkach swoich już pożółkłych. Dlatego bardzo was kocham za tę świeżość, za nastawienie. Bardzo kocham tę parę, która przyszła do mnie płacząc i mówię: dzieci, moje nastawienie duszpasterskie jest takie, przytulić i kopa, przytulić i kopa, przytulić i kopa. Przytulić, żeby była jasno miłość ukazana, ale kopa w dojrzałość, w dorosłość, w odpowiedzialność, a nie, prawda, jest mi smutno. No mnie też może być smutno, jesteśmy żołnierzami Chrystusa i nie to jest z nas standard i styl życia. Czuję się dzisiaj trochę tak, słuchajcie, jak przeżyłem kiedyś świętej pamięci ojciec Stanisław Dobecki, duszpasterz akademicki. Pewnego razu w naszym klasztorze ktoś zamówił absolutorium. Studenci kończą studia, zamawiają mszę świętą.
ale brat nie zapisał, bo studenci to niepoważni, on też, a to studenci się odprawi, tam intencje, dobra. A ktoś zamówił mszę za zmarłych. I później jeszcze ktoś przyszedł i mówi, no dobra, ale dziecko ma być ochrzczone. Kapłanów do koncelebry stanęło wystarczająco, więc z podziałem intencji nie było problemu, a miał celebrować ojciec Stanisław i wszyscy zdenerwowani. Są tak zdenerwowani, bo to trąci nieuczciwością ze strony klasztoru, że przyjmuje intencje, niepoważnie traktuje ludzi i tak dalej. Ojciec Stanisław wyszedł do ołtarza i mówi tak. Moi kochani, poproszono raz o modlitwę w akademickim kościele z okazji absolutorium. No ale przecież nie całe życie jesteśmy studentami. Życie toczy się dalej i po prostu mamy jakiś jubileusz małżeński albo coś, dzieci się rodzą. No i właśnie proszono nas o modlitwę taką. Dalej nie żyjemy wiecznie, no w końcu kiedyś trzeba umrzeć. No i mówi, no to się modlimy za zmarłych. W ten sposób wybrnął z sytuacji. Wszyscy byli szczęśliwi, a ja muszę w podobny sposób wybrnąć z sytuacji. Przede wszystkim nie wiem, czy zostały rozdane Pisma Święte. Jeszcze nie chyba. Z tym się będziemy musieli uporać i proszę nie wyjeżdżajcie. Po drugie, chciałem przeczytać Ewangelię też gdzieś na początku o przyjaźni, kiedy Pan Jezus powiedział, nie nazywam was sługami, ale nazwałem was przyjaciółmi, bo powiedziałem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca. Tej Ewangelii nie przeczytałem, ale wiedzcie, że miałem taki zamiar i że po prostu no, tutaj gdzieś się ona powinna pojawić, jesteście inteligentni, więc sobie wyobrażacie ten wykład Pana Jezusa, który jest dzisiaj dźwiękiem kamertonu dla naszego spotkania. Wreszcie msza niedzielna, fantastyczne teksty, szczególnie drugie czytanie. To czytanie, które zwraca uwagę na drugiego, na tego drugiego, bo chrześcijaństwo to ten drugi, prawda, pragnąc jednego, miejcie te same dążenia, w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Nie każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale i drugich. Czy wreszcie Ewangelia mówiąca o tym, że jeden synalek mówi tatusiowi nie, a drugi mówi tak. Ja mam to stale w duszpasterstwie. Jedni mówią mi nie, inni mówią mi tak i jest problem, którzy naprawdę kochają. Wreszcie ksiądz Krzysztof powiedział, ojcze, ale ma być homilia na temat przyjaźni w aspekcie małżeństwa i narzeczeństwa. I taką homilię też przygotowałem, więc słuchajcie, musi wam starczyć wyobraźni i pojemności, ażeby te wszystkie nasze wątki, aspekty jednej miłości chrystusowej scalić i żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Otóż, widzę tutaj dziewczyny i chłopaków. Niektórzy są bliżej z sobą, niektórzy dalej z sobą. Jesteś zawsze ty i ona. Przyjaźń, a małżeństwo powinno być przyjaźnią też, a narzeczeństwo bardzo, to jest poważne traktowanie tego drugiego. Ja się pytam, czy tylko poważnie traktujesz? Kiedyś pewna dziewczyna zakochała się w księdzu i żyła tym zakochaniem. Wystarczyło jedno krótkie pytanie. Czy ten ktoś może być twoim mężem? Nie może być. Natychmiast stanęła na cztery łapy, spadła. A zatem poważne traktowanie tych ludzi i nie nadużywanie emocjonalne, jakaś uczciwość żołnierska, honorowa, prawda, uczciwość w stosunku do tego drugiego człowieka. Chrystus uczy nas nowej relacji. Po to tu jesteśmy. Ktoś powie, co ja z tego będę miał, że tu przyjechał. Co ja tu usłyszę takiego, czego nigdy nie usłyszałem. Chrystus uczy nas, że ja nie mogę być tylko dla siebie. Że chrześcijanin to jest ten, który żyje dla drugiego. Chrześcijanin to jest ten, który skończył żyć dla siebie, a żyje dla drugiego. Najlepiej widać to na księżach, na zakonnikach. Czy żyją dla siebie,
czy jeszcze żyją dla siebie, w jakim stopniu żyją dla siebie, bo żyją sami. Ich samotność musi być wypełniona Bogiem. Czy już żyją dla drugich? Czy żyją dla drugich? W jakim stopniu żyją dla drugich? To widać na nas najlepiej, a lud Boży ma słuch absolutny i genialną intuicję wiary. Chrystus zainaugurował nowy sposób bycia. Święty Paweł się tym zajmował. Chrześcijanin to jest będący w Chrystusie. Proszę popatrzeć, jakie nowoczesne kategorie. Będący, aktualnie będący w Chrystusie. Będący dla Chrystusa. Będący dla Chrystusa, ale z powodu Chrystusa dla innych, nie dla siebie. Stąd też możemy powiedzieć, że Chrystus uczy nas bycia dla drugich. Stała nauka Ojca Świętego Jana Pawła. Abyśmy już więcej nie żyli tylko dla siebie, lecz dla tego, który za nas umarł i zmartwychwstał. Mocą wiary, nie sprawiedliwości, nie egoizmu, nie egocentryzmu, to przekracza sprawiedliwość. Być dla drugich. Nie możesz być tylko dla siebie przy jej pomocy. Ona nie jest fantomem seksualnym dla ciebie, prawda? Egoiści, egocentrycy, myślący tylko o sobie, żeby nam było dobrze. Nie możecie tkwić w niedorozwoju osobistym i wspólnotowym i społecznym. Jeżeli jesteś szczurem, jeśli nie patrzysz na drugiego, to po co ci to wszystko? Inwestujesz w siebie. I to jest, słuchajcie, coś, co budzi we mnie duże obrzydzenie. Inwestycja permanentna w siebie. Ja nie twierdzę, że w siebie nie trzeba inwestować. Ale są ludzie, którzy stale inwestują tak w siebie, że nie widzą drugiego człowieka. Mają lat 15, no to go mamusia nauczyła, że ma się tylko dobrze uczyć. Inwestuj w siebie. Inwestuj w siebie. Znam ludzi, którzy odbywają kolejne podróże zagraniczne i wracając z tych podróży nie mają nic do powiedzenia. Niebo nad lotniskiem jest mniej więcej takie samo. Nie mają nic do powiedzenia. Ja z Wiochy, z Jamnej wracając, mam więcej do powiedzenia i przeżywam podniesienie do siódmego nieba, wystawiając harnasie Szymanowskiego na Jamnej, aniżeli ci, co wracają z jakichś krajów i nie mają mi nic do powiedzenia. Mówię, co mi powiesz? No to tam fajnie było. Co mi powiesz? O miłości, o życiu, o przemijaniu. Nic nie mają do powiedzenia. Inwestujesz w siebie, w podróże pielgrzymki nawet, w siebie zdobywanie i kumulację wrażeń, wrażeń i zmuszanie do oglądania zdjęć, na których nikt nie ma ochoty, w inwestowanie w siebie, tak, w naukę kolejnych umiejętności, które wpędzają w pychę, jakaś próba zaimponowania. Tymczasem Chrystus utożsamił się z tym drugim. I za Niego również umarł Chrystus. I to jest bardzo piękne i trudne w chrześcijaństwie. I nie możemy siebie dlatego traktować jako środek, jako instrument, jako fantom seksualny, jako pomost do robienia czegokolwiek. Nie możemy. Dlatego, że Chrystus umiłował każdego z nas z osobna. Ludzie mówią, jeszcze tego nie próbowałem, tam jeszcze nie byłem. Trzeba wszystkiego skosztować, prawda? Ten egoizm nienasycony, taka głupia pazerność sprawia, że wszyscy już byli, wszyscy już próbowali i jeszcze czegoś mi brakuje. Tyrania prasy, tyrania biologiczna. Po 40 do pakutila już jesteś przecież i tak zmarginalizowany. Także nie masz niż tak szans, prawda? I dlatego jesteśmy tutaj, żeby się wyzwalać przy pomocy Chrystusa. Bardzo dziękuję, że jesteście. Dla mnie to też jest próba. Dla mnie to też jest nauka. Dla mnie to jest też nauka zdobywania każdego konkretnego człowieka, na którego księża musieli zapracować. I to jest bardzo duży wysiłek. Jak dotrzeć do każdego? Jak go przekonać, żeby tu był? Żeby rósł w Chrystusie. I nie bójmy się wysiłku. Pan Jezus powiedział, że może nie tak trzeba powiedzieć. Może zanim Pan Jezus, to Ojciec Święty powiedział, musicie od siebie wymagać wtedy, gdyby inni nie wymagali. Może tak powiedzmy, że musimy od siebie wymagać. Ja swoim studentom i współpracownikom najbliższym stale powtarzam, że jesteśmy żołnierzami Chrystusa.
nam się nic nie należy. Może lodzika, może czekoladkę, no może, no nie wiem, może coś tego, no lodzika zjedlibyśmy, prawda? Nam się nic nie należy przede wszystkim. I za szczęście mamy to, że możemy służyć, że ktoś nas chce. Bo by głupio by było, gdyby nas nie chciał. Głupio by było, gdybyśmy się musieli napraszać. Nie daj Boże narzucać. Lepsza sytuacja jest, kiedy nas chcą. To wielka łaska. Daj Panie być Twoim instrumentem. Jak pisał Karol Wojtyła do Tygodnika Powszechnego na 25-lecie, aby tylko Chrystus zechciał się nami posługiwać. Kiedy mój wychowanek rzucał kapłaństwo, to powiedział mi, bo mnie nikt nie chciał. A jak ojciec wracał z Paryża, to myśmy o 3 nad ranem czekali i myśmy na ojca czekali, a na mnie nikt nie czekał. I to jest rzeczywiście prawda była. To była prawda. Musimy na siebie czekać. Bardzo wam dziękuję za to, żeście czekali. I księdzu Krzysztofowi za to, że dzwoni do Poznania, czy wszystko jest gotowe i czy już jesteśmy na lotnisku albo nie na lotnisku. Detale. Ktoś na nas czeka. I za to wam bardzo dziękuję, że czekaliście. I byłem bardzo wzruszony, widząc i z Poznania ludzi, dawnych wychowanków z duszpasterstwa i malą dziewczynkę Dominikę Poparzoną kiedyś, za którą bardzo, bardzo, bardzośmy się modlili. I tutaj no, ludzi z różnych stron, bardzo wam za to dziękuję. Musicie być żołnierzami i apostołami tej idei Lednicy, bo Lednica to nic innego jak Chrystus. Jak Chrystus, wybór Chrystusa jako wartości największej i opcji fundamentalnej. Lednica, to co to znaczy? L, ludzie, E, Ewangelii, D, daleko, N, mieście, I, imię, C, Lednica, Chrystusa. Dobrze, dobrze. I A, amen. No poskładało się. Poskładało się. Ludzie Ewangelii, daleko, mieście, imię Chrystusa, amen. Myślę, że trzeba podnieść stopień naszego bycia w ogóle. Żegnający się Polacy mówią ostatnio: Panie, przyjemności, przyjemności. Mówię: Panie, nie idę do burdelu. Przyjemności. Mówię: Panie, co pan gadasz, prawda? Ostatnio w Polsce tak się żegnają. Panie, rączka taka obślizgła i przyjemności. Daj pan spokój, mówię. Stanę, mówię wprost, nie idę do burdelu. Co mi pan życzysz przyjemności? Mówię, to tak się mężczyźni, mówię, tak sobie rękę podają. Wstydu pan nie masz, czy co? No, to nie jest nasz poziom. To nie jest nasz poziom, słuchajcie. Poziom przyjemności to jest poziomem konsumpcji, on degraduje i pomniejsza. To jest po prostu poziom kupola, który się tylko oblizuje przyjemności, prawda? Kościół wymaga i głosi wymagania. Nie rechoczcie tak, słuchajcie, bo ktoś pomyśli, że niepoważne rzeczy mówi. My nie jesteśmy, słuchajcie, od orgazmu, tylko od zbawienia. My nie kompletujemy te sprawy, prawda? To nie jesteśmy od orgazmów, tylko od zbawienia. Od zbawienia wiecznego. To proszę sobie zapamiętać. A zbawienie jest wieczne. Dlatego Pismo Święte, które uczy, jak żyć, by nie umrzeć na wieki. Inne życzenia, ostatnio w Polsce, które mnie irytują, to: Panie, sukcesu, sukcesu. Ja mówię: wie pan co, sukces nie jest imieniem Pana Boga. Ojciec jest człowiekiem sukcesu. Jezus, jak ja to słyszę, mówię: daj pan spokój, ale również człowiekiem dużego upokorzenia, zazdrości i obśmiewania. Takich szeptanych ploteczek też mówię. W każdym bądź razie myślę, że nie jesteśmy wezwani do sukcesu, ale do służby. Wezwanie na Lednicę tutaj, w Anglii, jest dla mnie wezwaniem żołnierskim. I dlatego
strasznie, strasznie, bardzo, bardzo, strasznie w znaczeniu bardzo dziękuję, że jesteście i za ten cudowny kontakt wasz, którego nie kupi się, którego nie można wygenerować, gdy się nie ryzykuje. Akurat w tym robię dość długo i wiem, że ile ja się wychylę do was, tyle wy wychylicie się do mnie. W jakim języku mówi się do Pana Boga, w takim języku otrzymuje się odpowiedź. W zamian za to, że ja daję wam siebie, wy zwracacie mi też. I to jest niezwykle ważne, że z jakiej głębi pochodzi moje świadectwo, zwrotnie otrzymuję na tym samym poziomie. Bardzo wam za to dziękuję, że się na tym znacie, że macie tego czuja, genialnego czuja, na którym możemy budować ciąg dalszy. Gdyby nie było porozumienia, gdyby była ściana. Ja mógłbym odstawić tutaj spektakl. Chłopcy, Lesiewcy, Rednicy też nie są źli. Też by swoje odstawili, ale trudno by było sobie wyobrazić ciąg dalszy. Bardzo was kocham. Bardzo wam za to dziękuję. Bądźcie dobrą, żyzną glebą wyborów Chrystusa, które dokonujecie w intymności, na co dzień. W waszych pracach, mieszkaniach, zaułkach, rozmaitych garsonierach, tam gdzie mieszkacie w całej waszym bogactwie i nędze. Tam, gdzie wy jesteście sami albo z kimś drugim, gdzie dokonujecie wyboru Chrystusa, albo głupio wam, że go nie dokonujecie. Bądźcie wielcy wyborem Chrystusa. I pamiętajcie o tym, że ten wybór o nas stanowi i że ten wybór nas tworzy. Drugi człowiek. Ten wybór Chrystusa uzdalnia nas do tego, żeby drugiego człowieka traktować jako brata. Dziękuję zawsze moim rodzicom za to, że chociaż byli prości i biedni, nie nauczyli mnie patrzeć na ludzi ani tak, do góry, płaszczyć się i lizać, ale też nie nauczyli mnie gardzić ludźmi najprostszymi, że mieli taką godność, która polega na tym, że patrzyło się ludziom w oczy. Myślę, że to jest chrześcijaństwo, najpiękniejsze chrześcijaństwo, kiedy jesteśmy braćmi i siostrami. Chyba trzeba skończyć. Bardzo was kocham. Będzie jeszcze okazja, żebyśmy wybrali Chrystusa i myślę, że będzie pięknie. Poprosiłem też księdza rektora, ażeby właśnie on był pieczęcią naszego wyboru Chrystusa. Od początku Lednicy wiedzieliśmy, że ten wybór musi być. O tym wyborze wam już mówiłem. On czyni cuda. Ten wybór jest nie do przeskoczenia. Wybór Chrystusa sprawia, że nawet gdy mu wierni nie będziemy, to mamy kontrapunkt. Mamy latarnię morską, punkt do odniesienia. Wiemy, że jesteśmy Chrystusowi, do Niego należymy. Wybór Chrystusa jest istotą Lednicy. Gdyby Mieszko nie wybrał Chrystusa, nas by nie było. Tam, gdzie Poznań, Września, Konin byliby Niemcy, a południe byliby Czesi. Oczywiste, jak nie wiem. Dlatego wybór Chrystusa nam dał tożsamość. Dlatego wybór Chrystusa o nas stanowi. I dlatego Lednica to jest nic innego, jak wybór Chrystusa. I jeszcze jedna rzecz, na koniec. Młodzież Polska ma czuja. Elementy, które chcieliśmy wyeliminować z Lednicy, jak wybór Chrystusa, bośmy wybrali. Przejście przez bramę, bośmy przeszli. Adorację, bo skaczemy i tańczymy. Eucharystię i spowiedź, bo spowiedź można zrobić gdzie indziej. Nie kto inny, tylko sami młodzi Polacy upomnieli się o to, ażeby Lednica była wielkim konfesjonałem. I kocham tych księży, którzy jak orły przylatują, stoją w środku łąki i spowiadają, tak jak tutaj dzisiaj. Później kocham ich za to, że są uparci, mówią, chcemy Chrystusa wybierać za każdym razem, dlatego dla nich drukuję karty kredytowe z wyborem Chrystusa i z wizerunkiem Chrystusa. Chcemy wybierać stale, chociaż nie jesteśmy temu wierni,
ale chcemy to robić. Następnie ktoś, jakiś dziennikarzyna powiedział, no co ojciec gromadzi, co to za jakie bydło, czy co skaczą. Ja mówię, ale to bydło klęka na dwa kolana przed Najświętszym Sakramentem i wie, co robi. I co panu głupio, co? Oni to robią. I rzeczywiście to jest lednica, osobisty kontakt z Chrystusem oraz przejście przez bramę, bo brama, ryba, to Chrystus, prawda? Ichtis, maść ichtiolowa, jak ktoś może lepiej zapamięta, to jest ta maść na wrzoda, prawda? Wyciąga wrzoda. Ichtiolowa maść, prawda? Ma na tyłku wrzoda, to maść ichtiolowa dla zapamiętania. A to znaczy ichtis, Jezus. I Jezus Chrystus, Boga, Syn, Zbawiciel. Tak? Nie będziemy już tłumaczyć, żeby nie przeciągać, bo jeszcze trochę przed nami. Bardzo, bardzo was kocham. Bardzo wam dziękuję. No, dziękuję. Będę stał tutaj do końca, aż ostatni przejdą koło krzyża i chciałbym z każdym się przywitać i chciałbym każdemu spojrzeć w oczy. Uważam to za wielki skarb i proszę mi tego nie odbierać. Będę tu sterczał, aż przejdą ostatni i każdemu, żeby mu ściskał rękę. Ja nie wiedziałem, że to jest takie coś wspaniałego, taki wielki skarb. I prosiłbym, żeby mi tego nie zabrać. Więc czekam na was potem do samego końca, jak będziemy przechodzić koło krzyża i żegnać się wodą święconą z chrzcielnicy. Bardzo, bardzo dziękuję i jeszcze raz was kocham. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi, dla naszego zbawienia, wstąpił z nieba i ze sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Pontyszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znamie Pismo. Wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i po którym przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił się w proroku. Wierzę w Jeden Święty, Powszechny Apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który nas kocha, który zesłał swojego Syna Jednorodzonego, ażeby nas zbawił, zanieśmy nasze gorące modlitwy. Módlmy się za Kościół Święty, aby pod ziemskim przewodnictwem papieża Benedykta dążył do zjednoczenia z Chrystusem w Jego misji zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Udziel, Panie, Twemu ludowi wybranemu i tym, których wiarę tylko Ty znasz, darów tolerancji i wzajemnego szacunku, aby ustały wojny i konflikty, a świat usłyszał Twoje wezwanie do pokoju. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zapomnianych i najmniejszych w oczach tego świata. Niech ich udziałem stanie się chwała i wieczne szczęście obcowania z Bogiem Trójjedynym.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Miej, Panie, w opiece polską emigrację, aby nigdy nie zatraciła wiary i miłości do ojczyzny, a światu niosła dobrą nowinę i radość chrześcijańskiej nadziei. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie, dziękujemy Ci za to spotkanie i prosimy, abyśmy potwierdzając każdego dnia wybór Chrystusa, potrafili nieustannie stawać w prawdzie o nas samych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za ojca Jana i dzieło spotkań lednickich, aby niestrudzenie urzeźniało ono serca młodzieży pod zasiew ziarna Bożego Słowa. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Te wszystkie modlitwy głośno wypowiedziane i nasze wszystkie prywatne sprawy polećmy Matce Najświętszej, odmawiając zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dobry Boże, wysłuchaj naszych modlitw, które w pokorze do Ciebie zanosimy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Stajemy przed Tobą, Panie, z pewnym niepokojem o naszą przyszłość, a zarazem zaufaniem w Twoją miłość. Wraz z darem naszych serc ofiarujemy Tobie, Panie, środowiska, w których żyjemy, a których symbolem są flagi. Flaga brytyjska symbolizuje kraj, w którym jesteśmy, żyjemy i pracujemy. Oraz flaga polska przypomina o naszych korzeniach, skąd przybywamy i dokąd chcemy wrócić. Spraw, Panie, abyśmy pamiętali o naszej polskiej tożsamości na brytyjskiej ziemi. Czas, którego symbolem jest zegar. Nasz czas to tu i teraz. Spraw, Panie, abyśmy byli wrażliwi na przemijanie czasu i nie odkładali życia, decyzji na później. Pracę, której symbolem jest funt. Pracując, budujemy nasze życie, a nie tylko o nim marzymy. Spraw, Panie, abyśmy byli odpowiedzialni za świat jutra. Rodziny, których symbolem jest album. Emigracja jest powodem, kiedy wiele rodzin jest fizycznie rozdzielonych. Mamy drogie nam osoby w sercu i na fotografiach. Spraw, Panie, aby rozłąka z najbliższymi umocniła nasze relacje i naszą miłość, a tu była początkiem prawdziwych, pięknych przyjaźni. Nas samych, czego obrazem jest bukiet kwiatów. Jesteśmy różni, jak różne są kwiaty, ale też jesteśmy razem. Spraw, Panie, aby nasza różność przeżywana była w jedności, abyśmy umieli się nawzajem sobą ubogacać. Chleb i wino, które za chwilę przemienią się mocą sakramentu Eucharystii w ciało i krew Chrystusa. Spraw, Panie, abyśmy zmagając się o przyjaźń i miłość między nami, z Ciebie, Panie Jezu, który jesteś prawdziwym przyjacielem, czerpali źródło i moc.
wciąż trwa jak ognia szar. Niech miłość ta zapłonie w nas. Niech miłość trwa jak ognia szar. Niech miłość trwa. Jeszcze tak zupełnie po cichu. Jeszcze będziemy w trakcie teraz zbierali też składkę, tak jak zawsze w każdej mszy świętej. Niech to będzie wyraz naszej wdzięczności, tego spotkania, tego naszego wspólnego przebywania tutaj. Przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij z upodobaniem naszą ofiarę i spraw, aby przez nią otwarło się dla nas źródło wszelkiego błogosławieństwa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Dobre to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On bowiem litując się nad grzesznymi ludźmi, narodził się z Maryi Dziewicy, przez swoją mękę na krzyżu wybawił nas od śmierci wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami, archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę. Razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.
wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Benedyktem XVI, naszym biskupem Piotrem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami, wszystkimi. Daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Marią, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.
uwielbieni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Zacznę, żeby było równo. Słuchajcie, nie zmarnujcie okazji. Przekażcie sobie znak pokoju. Podajcie sobie ręce. Tak być nie może. Nie całować się, proszę. Widzę tam niektórzy za ostro poszli. Proszę podać sobie ręce. Wszyscy sobie podać ręce, dobrze? To jest wyjątkowa wspólnota. Zawiązanie lednicy w Wielkiej Brytanii. Proszę, podajcie sobie ręce. Nie spaprajcie, nie spaprzcie okazji. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. O świcie na jeziorze,
którzy zarzucali sieci. Jak im połowę wracacie do domu, po pracy na rodzinnej nocy. Tak, tak, panie, ty wiesz, że ci kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Zapytał pan wieczorem plac to hol. Apostoła Piotra, czy mnie miłujesz bardziej niż inni? Paziące moje, ja ci je powierzam. Tak, tak, panie, ty wiesz, że tak. Tak, tak, panie, przecież ty to wiesz. Tak, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Tak, tak, chodziłeś dokąd chciałeś, to bardzo ważne. A gdy będziesz stary, to inny cię opasze i poprowadzi dokąd ty nie chcesz. Jak zdjęcia? Usłyszać słowa, pójdź na noc. Może zamieścimy filmik na stronie internetowej? Mam całe trzy.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech najświętszy sakrament odnowi nasze dusze i ciała, abyśmy przez uczestnictwo w ofierze upamiętniającej śmierć Chrystusa mogli się stać współdziedzicami Jego chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo wam dziękuję za tę Eucharystię. A że teraz chciałbym poprosić was, póki ksiądz rektor jest jeszcze w szatach uroczystych i bardzo zależy nam na tym, ażeby to właśnie ksiądz rektor dla rangi tego aktu przeprowadził akt wyboru Chrystusa w nawiązaniu do wyboru Chrystusa przez Mieszka, do wyboru, który o nas stanowi jako Polakach oraz do wyboru, który może przyjąć prymas Polski, tak jak było to na pierwszej i kolejnych letnicach, gdy prymas był, albo któryś z arcybiskupów. Po prostu jest to akt wyboru Chrystusa wysokiej rangi, akt wyboru i dlatego proszę was na miarę taką, jak możecie. Na ile wam serce i sumienie pozwala, ażeby każde zdanie, które wypowie uroczyście ksiądz rektor, potem powtórzyć. Ten akt jest niezwykle ważny. Żeby nie była to tylko taka sobie modlitwa, poprosiłem o to sekretariat stanu, jeszcze za życia Ojca Świętego Jana Pawła, a żeby mi ten akt ułożono, mówię mnie, nam wszystkim, a żeby miał wysoki diapazon, żeby po prostu to było, żeby miał patos, jakby powiedział Norwid, i ażeby był taki godny na miarę naszych oczekiwań. Dlatego myślę, że świetną pieśnią przygotowani przez naszych siewców lednicy, a później po moim krótkim wprowadzeniu proszę księdza rektora, ażeby nas wszystkich uczynił dziećmi Chrystusa. Oczywiście, że nimi jesteśmy. Proszę się nie czepiać, że przecież jesteśmy ochrzczeni. Wybieraliśmy go tyle razy, przystępując do spowiedzi, do Komunii Świętej. Ale jako ludzie potrzebujemy znaków. Jesteśmy pokoleniem znaków i dlatego na miarę, jak mówiłem, naszej pojemności, świadomości, powtórzymy za księdzem rektorem słowa wyboru Chrystusa. Bardzo proszę, ażeby nasza schola zaśpiewała pieśń uroczystą, która wprowadzi nas do tego wyboru Chrystusa, który stanowi o tożsamości lednicy. Lednica to jest wybór Chrystusa, a później tym wyborem pragniemy żyć, do niego się odwoływać. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Moja droga, Panie mój, wzywaj, zapraszam. Choć za oknem ciemno jest, słyszę Twe wołanie. Więc wychodzę z domu i spotykam braci. Wyruszamy Twoją drogą, nikt już nie jest sam.
się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Szło tu, zbawce zapowiada. My idziemy pewnie już, patrząc w oczy Pana. On jest naszą drogą, on jest naszą progą, on jest naszym życiem miłującym. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi. I teraz sami, sami, głośno. Nie lękajcie się, nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Wszyscy, nie słyszymy. Nie lękajcie się, nie lękajcie się. Nad jeziorem Pan Jezus pytał uczniów po trudnej mowie o Eucharystii, czy i wy chcecie odejść. I wtedy Piotr powiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Ten wzruszający fragment jest częścią wyboru Chrystusa. Kiedy ksiądz rektor powie ja, to każdy powie swoje imię i nazwisko, bo jesteśmy ludźmi poważnymi. Tego typu akty są z imieniem i z nazwiskiem. Proszę zauważyć, że katolicy i ludzie poważni swoje teksty, listy podpisują z imienia i nazwiska. Ja, Jan Góra, ja, Marysia Gwizdalska, ja, Piotrek jakiś, nie wiem, Kwiatek. Każdy powie swoje imię i nazwisko i potem powtarzamy za księdzem rektorem aż do końca, że wybieramy Chrystusa i wprowadzamy, dajemy Mu szansę i wprowadzamy Go w nasze życie osobiste. Bardzo Was proszę o poważne i takie na serio potraktowanie tego i o to, żebyśmy głośno to powiedzieli. Tak zrobił Mieszko. A entuzjazm dzisiejszej polskiej młodzieży do tego nawiązuje i jest tego rezonansem. To będzie wzruszające, może wytrzymamy to psychicznie, że wasz entuzjazm, że nasz wybór Chrystusa tutaj, na tej ziemi, będzie to jak alikwoty przy wydobywaniu dźwięku, jak rezonans zwielokrotniony, tego właśnie pierwotnego wyboru Chrystusa, który czyni takie wielkie cuda, stwarza nowych ludzi z nową świadomością, gotowych do nowych zadań. Proszę Was, ażebyśmy nie zostawili księdza rektora samego z tymi słowami, tylko żebyśmy rezonowali, odpowiadając. Przepraszam, że to mówię, ale takie akty nie można powiedzieć od tak sobie.
są za poważne, dlatego muszą być przygotowane. A zatem proszę, przystąpimy do tego. Gdybym był nad lednicą, włączyłbym dzwon, zagraliby na trąbach i w jakichś nieprawdopodobnych werblach czy kotłach i wtedy ksiądz prymas podniosłym głosem mówiłby to powoli, a rzesze powoli by za nim powtarzały. My jesteśmy tutaj, nie mamy na razie dzwonu, nie mamy kotłów, ale mamy za to księdza rektora z doskonałym słuchem muzycznym i wspaniałym głosem. I dlatego proszę, żebyśmy za nim postępowali w tym właśnie wyborze Chrystusa. Bardzo proszę. Ja, Tadeusz Kukla, Grzegorz Nowak, wspominając swój własny chrzest, wierzę i wyznaję, że Jezus Chrystus jest Synem Boga żywego, a Jego chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i na wszystkie wieki. On jest Panem dziejów. Do Niego należy władza królewska. On panuje nad narodami. On jest moim Panem. W tej wierze pragnę żyć. I pragnę być świadkiem. Wobec przyszłych pokoleń. Panie Jezu Chryste. Poddaję siebie. Moje życie obecne i przyszłe. Pod Twoje panowanie. Tobie całkowicie się oddaję. I przyrzekam każdego dnia. Odczytywać Twoją wolę. Przyrzekam ją wypełniać. W miłości Boga i bliźniego. Współpracując z Twoją łaską. Przyrzekam dokładać wszelkich starań. Aby moja rodzina. Środowisko i ojczyzna. Coraz doskonalej. Stawały się Twoim Królestwem. Aż wypełni się w dniu Twego przyjścia. Na końcu czasów. Dzisiaj w Laxton Hall. Za apostołem Piotrem powtarzam. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy poznali i uwierzyli, że Ty jesteś Chrystus, Boga Syn, Zbawiciel. Przy Tobie zatem chcę trwać. Jako wierny sługa Twojego Królestwa. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Amen. Amen.
Bardzo dziękuję wam za tę piosenkę, dlatego, że napisałem ją w pociągu w 91 roku jako hymn 6 Światowego Dnia Młodzieży, a wylansował ją Żaruwa, ponieważ kompozytor napisał tak rozciągniętą melodię, to w ogóle nie szło. I wtedy w pewnym momencie mówi: podnieście ręce. I rytm, i wszystko, aranżacja to jest Piotra Żaruwy. To poniosło wtedy na cały świat. Fantastycznie, genialna, wspaniała Eucharystia. Bardzo dziękuję za komunię, dziękuję za wspólny śpiew, za znak pokoju, za to, że tak się gapicie tutaj strasznie, wyciągając z człowieka wszystkie wnętrzności. Bardzo wam za to dziękuję. Słuchajcie, jest zimno. Bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, wy zdajecie sobie sprawę z tego, co robicie. Jesteście zaczynem na Europę. Jesteście wielkim zaczynem. Bardzo wam dziękuję za odwagę, za wyobraźnię, że tu jesteśmy. Trzeba coś ostro zatańczyć, bo jest zimno. Ostro, Żaruwa, ostro, a potem rozdajemy Pismo Święte, potem rozdajemy ryby i zastanawiamy się, co ze sobą robić, dobra? Uwaga, chwytamy się za ramionka, wszyscy za ramionka. Za ramionka, to jest ogromne. Nie, no to... Ja może... Prawa nóżka, przepraszam, lewa przepraszam. Nóżka, prawa nóżka, lewa nóżka. A na refrenik haczyki lednickie. Podrączkę i naokoło. Tutaj będą haczyki z Laxon Hall, tak? Haczyki z Laxon Hall. Dobrze. To haczyki z Laxon Hall. Uwaga! A więc...
słuchajcie, trzeba teraz przyjąć Pismo Święte. No, nie możemy was wypuścić o suchym pysku, jak mówił Roman Brandstetter. Nie możemy o suchym pysku, musicie wziąć Pismo Święte. A zatem prosimy, słuchajcie, dyżurnych, ażeby wzięli Pismo Święte i rozdawali i mówili tylko tyle. Przyjmij Pismo Święte, które uczy jak żyć, by nie umrzeć na wieki. A ten, który bierze, powie amen. To jest nasz prezent. Weźcie to, słuchajcie, tak? Ale radosnym tańcem z chłopcem nie stylił. Haszyki!